Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Winner is... Po raz drugi dzisiaj zresztą, druga powtóreczka, jeśli chodzi o przegranych pierwszej ćwiartki. Tym razem Piotrek 355, no niestety, nie dał rady nasz kolega w pojedynku z Tu Bracik, ale powiem wam szczerze, że trafił na bardzo mocnego przeciwnika. Powtórka Piotrka jest warta 15,93 punkta, a pojazdem, który mamy dzisiaj na tapecie, jest EBR Hotchkiss, czyli kołowiec siódmego poziomu, francuski oczywiście. Taka ciekawostka, jeśli chodzi o lighty, bardzo często właśnie ludzie wybierali kołowce, jeśli chodzi o te powtórki w moim konkursie, więc kołowców będzie jeszcze sporo, albo właśnie francuskie lighty, więc myślę, że dosyć ciekawy wybór. To chyba świadczy o tym, jakim dużym zaufaniem, jaką dużą popularnością cieszy się to raczysko, moim zdaniem, naprawdę, te kołowce. No tutaj nie ma o czym mówić, te pojazdy totalnie zrebalansowały całą grę, jest słabo, jak na razie nasz bohater dosyć tutaj niemrawie sobie celuje, na razie jeszcze żadnego damage'a nie zrobił, chociaż już kilka pocisków oddał, ma więcej po spocie niż po obrażeniach, po obrażeniach ma 0, po spocie 215 i teraz tutaj pojedynek dwóch Hotchkissów, który wygra. Teraz może być problem przy trafieniu za 186, chyba ma gorszą armatkę nasz przeciwnik, zresztą który zginął pod naporem T28 HTC, więc już jakiś damage mamy i mamy też troszeczkę po spocie. Szukamy dalej, tym razem strzał w ciemno, widzimy teraz obok nas tylko śmignął jakiś pocisk, tutaj gdzieś się czaiło SU-152, które wcale nie jest takim hop-siup TD-kiem, naprawdę może to nam zrobić niezły kuku, zwłaszcza, że te kołowce nie mają tak naprawdę pancerza. Widzimy teraz nasz spik trafia nas za jakieś tam grosze, my go trafiamy za 190, a w kolei SU cały czas próbuje nas tutaj upolować i jakoś nie może, a my cały czas świecimy sobie tego TD-ka, żeby chłopaki zrobili z nim co potrzeba, na razie jeszcze nic się nie dzieje, teraz strzał, ojej, może to boleć, ale na szczęście pocisk tylko śmignął koło nas, obok nas dojeżdża RU, więc chyba teraz we dwóch powinni sobie spokojnie z tym SU poradzić. Pierwszy strzał, drugi strzał, no tutaj SU już nie ma za bardzo co do gadania, schowało się w domek, tam nie wiedziesz kolego, niestety drzwi są zamknięte i w tym momencie RU wykańcza tego TD-ka radzieckiego, a my chyba z kolei bierzemy się za szpika, który tutaj dosyć ochoczo do nas napierdziela z krzaczków. Myślę, że jest niewidoczny, ale chyba, no nie bardzo, mój drogi. Już dwa lighty po niego lecą, takie próby manewrowości, żeby jakoś tutaj oszukać tego lighta niemieckiego. Przy okazji wygrywamy artkę, która tuż koło nas się pojawia. Strzał tego lajcika i teraz próba dobrania się do skóry S51. Cały czas dosyć niebezpieczna arta. Obecnie niestety zbyt wolno przeładowująca moim zdaniem, chociaż ja dosyć fajne wyniki na niej robiłem. RU wykańcza tego SPG, a my mamy już 900 po naszej asyście i 1000 niecałe 300 naszych obrażeń. Jeden frag, to jest na razie dorobek Piotrka. Czekamy, co dalej nam pokaże. Powoli bitwa się składa zresztą 8-3, więc tutaj chyba już nie ma o czym mówić. Chociaż miasto, zobaczcie, cały czas jeszcze leży i kwiczy. Teraz próba dorwania kolejnego czołgu, który gdzieś tam był pokazany na kwadracie K0.
Teraz nasz kolega tutaj cały czas właśnie pokazuje, żeby jechać po ten pojazd. Tam z tyłu jeszcze mamy, znaczy z przodu dokładnie mamy Tigera na full hubsach, więc będziemy mieli o co strzelać. Pojazd, który gdzieś tutaj był, nagle zniknął i pojawił się obok naszego Tigerka. Teraz widzimy, WZ-a kończy żywot pod naporem naszego KW-3. Dosyć ciekawa sytuacja. A Panterka, która właśnie była tym niewidzialnym czołgiem, który był wcześniej tutaj na rogu. Zaraz więzienie ducha pod naporem, tym razem Panterki. Niestety nasz bohater nie ma tutaj szczęścia do fragów. Teraz widzę, cały czas nawołuje Ruch, żeby pomógł mu w bitwie. No bo teraz czeka nas dosyć odważny przeciwnik, dosyć ciężki przeciwnik, czyli Tigerek. Strzał w boczek, teraz skręt. Oczywiście to jest... Teraz Piotrek robi to, co najgorsze jest w tych kołowcach. Po prostu krąży jak rekin, delikatnie zmieniając kierunki. Dzięki temu właśnie czołgi nie potrafią te kołowce trafić. Jest naprawdę ciężko, a jak już się trafi, to zazwyczaj pocisk idzie w kółko. Dlatego uważam, że to jest straszne raczysko tej gry. Ale wiadomo, WG wprowadziło, można tym grać. Tak samo jak Artą zresztą. Arta jest w grze, więc można nią grać. Chociaż ja osobiście jakbym mógł, bym wszystkich na kołowcach po prostu zbanował. To są takie moje, wiecie, pogaduszki, śmieszuszki. Dobra, wracamy do bitwy. Co tam się dzieje w mieście? No powolutku tam się jeszcze chłopaki jeszcze dzielnie bronią. Ale już leci kawaleria, widzimy T20 HTC. Wrzuciło piąty bieg, już pędzi w stronę miasta. My już też powoli dojeżdżamy. Na szczęście na jakichś tam lekkich ogryskach są te pojazdy, więc idzie coś tam podobijać. Zobaczymy, co się stanie. Na razie teraz nasz bohater przełączył się na Golda. Co ciekawe, siódemka Hodgkins jeszcze nie jest z tym kołowcem, którym można zmieniać napęd, bo jak wiecie, w kołowcach są dwa napędy, szybki i bardziej manewrowy. Ten pierwszy pozwala nam jechać szybciej, ale słabiej nam się manewruje pojazdem. Ten drugi z kolei troszeczkę nam zmniejsza prędkość, ale dzięki temu możemy bardziej skutecznie obierzeć pojazdy. Teraz jakieś dziwne tutaj manewry robi nasz kolega po ścianach. Dojeżdżamy teraz do ST1, trzeba go jakoś tutaj wydobyć. Na szczęście na nas nie patrzy, teraz szybkie ominięcie tego pojazdu. Ma wieżę obróconą, więc chyba nas nie trafi, chociaż teraz zobaczymy, co się stanie. Wjedziemy z drugiej strony, niestety dostajemy od tego radzieckiego czołgu ciężkiego. Teraz wjeżdżamy poza budynek, krążymy tutaj jak taki komar, który strasznie próbuje nękać te pojazdy. Jeszcze dodatkowo fałka dostaje od nas strzał tak na szybko. No właśnie, to jest esencja tych pojazdów. To po prostu wjechanie przeciwników i patrzenie, jak głupieją po prostu. Oba czołgi ciężkie zostały zdjęte przez RU zresztą. Bardzo dobra rozgrywka tego gracza i my teraz jedziemy sobie dokończyć tego ST1. Niestety Ding z tej strony naszego bohatera przemieszczenie teraz na spokojnie w dupeczkę. Powinno znać tam kolejnego fraga. Niestety nie udało się. HTC zabiera nam tego fraga. My kończymy z wynikiem dwóch fragów. 2000 obrażeń lekko ponad i 1400 po naszym spocie, co nie wystarczyło, żeby przejść dalej. Niestety Piotrek, gratuluję Ci występu, mam nadzieję, że w kolejnych edycjach uda Ci się dojść dalej, a ja też oczywiście gratuluję bracikowi, który przechodzi do półfinału, tam się zmierzysz z cichym 135, który w tego samego dnia, czyli dzisiaj, jeśli tę powtórkę oglądacie, pokonał w walce pogromce Laczka. Więc teraz zapraszam Was na kolejny dzień, kolejne dwie powtórki. Tym razem Ludwiniaczek 15 zmierzy się z Deczafirem, a Jakmat podejmie wyzwanie Ja Woli Mleko. Zobaczymy, kto przejdzie dalej. Teraz wyniki końcowe macie teraz na ekranach, a ja Was zapraszam na jutrzejsze seanse. Dwie powtórki przed Wami. Do zobaczenia. Cześć.